W dzisiejszym odcinku dowiecie się, ile kosztowało Stonehenge, skąd pochodzi pomysł na Statuę Wolności oraz co uratowała pierwsza islandzka aktywistka klimatyczna. Zaczynamy. Numer 10. Stonehenge. Słynny kamienny krąg leżący na równinie w Anglii w 1915 roku został wystawiony na sprzedaż na aukcji. Jak donosi BBC, stało się tak w konsekwencji śmierci jedynego dziedzica rodziny władającej zabytkiem od lat 20. XIX wieku. 21 września 1915 roku Cecil Chubb wygrał na aukcji 30-akrowy trójkąt pola wraz z kamiennym megalitem za kwotę 6600 funtów. Miał to być prezent dla jego żony. Ta jednak nie była zadowolona z podarku, bowiem, jak głosi legenda, wysyłała swojego męża na aukcję, by kupił zestaw krzeseł. Nie mając co zrobić z tak osobliwym obiektem, Chubb 3 lata później zdecydował się przekazać zabytek narodowi, pod warunkiem, że bilet wstępu nie będzie droższy niż 1 szyling. Obecnie to 22 funty, choć uwzględniając przełożenie cen z czasów Chubba, to i tak taniej niż wówczas. Poza tym lokalni mieszkańcy mieli mieć wejście za darmo. Numer 9. Partenon. Grecki Partenon, świątynia poświęcona Atenie, została wybudowana w V wieku przed naszą erą i praktycznie przez ponad 2000 lecia nie uległa większym zmianom. Jednak gdy spojrzymy na współczesne zdjęcia tego obiektu, możemy dostrzec spore zniszczenia. Nie były one jednak spowodowane erozją związaną z upływem czasu, a wielkim wybuchem z czasów VI wojny osmańsko-weneckiej z 1687 roku. Strona turecka władająca wówczas Akropolem uczyniła z niego magazyn prochu. 26 września atakujące wojska weneckie ostrzelały wzgórze i Partenon został wysadzony. Zniszczeniu uległa nie tylko starożytna świątynia. Śmierć poniosło wówczas około 300 tureckich żołnierzy broniących Akropolu, na których spadł deszcz wielkich marmurowych odłamków. To nie był koniec niszczycielskich działań Wenecjan na Akropolu. Po ostatecznym zdobyciu tego terenu w 1688 doża wenecki Francesco Morosini rozpoczął rabunek rzeźb, jednak próba ich usunięcia była tak nieudolna, że kilka posągów roztrzaskało się o ziemię. Numer 8. Konie podróżnicy. Rzeźba czterech koni zaprzężonych w niezachowaną kwadrygę znajdująca się na fasadzie Bazyliki Świętego Marka w Wenecji zwana jest inaczej Ruma Camilli Zyppa. Choć kto jest autorem tego dzieła sztuki nie jest pewne, podobnie jak jego pochodzenie, jak i czas powstania. Szacuje się, że rumaki powstały w II lub III wieku naszej ery. Od tego czasu przyjechały spory kawał świata, być może znajdowały się w Chios, greckiej wyspie, skąd trafiły na hipodrom Konstantynopola. W 1204 roku zrabowano je podczas IV krucjaty na zlecenie doży weneckiego, ażeby móc je przetransportować do Wenecji. Koniom odcięto głowy. Później, by ukryć cięcie, po połączeniu głów z tułowiami dodano im kołnierze. 50 lat później, w 1254, konie stanęły na fasadzie Bazyliki Świętego Marka, gdzie pozostawały w spokoju przez 5 wieków, do czasów Napoleona. Przeniósł on konie do Paryża, a po upadku władcy w 1815 rzeźba znów wróciła do Wenecji. Spokojnie stała tam aż 100 lat. Później rumaki były ukrywane w bezpiecznych miejscach okresowo podczas I i II wojny światowej. W 1980 zdjęto je na stałe i zastąpiono kopiami, a przyczyną tego była potrzeba ochrony zabytku przez coraz gorszej jakości powietrzem, wpływającym na jego degradację. Numer 7. Islandzki wodospad Gullfoss. Jego nazwa oznacza po islandzku złoty wodospad, a w to malownicze miejsce dotrzemy z Reykjaviku samochodem w ciągu 2 godzin. Dwie potężne kaskady to obecnie ważny punkt na liście islandzkich atrakcji, ale nie zawsze było to oczywiste. Na początku XX wieku kraj rozpoczął działania mające na celu produkcję przyjaznej środowisku energii pochodzącej z wykorzystania wodospadów i źródeł geotermalnych. Ówczesny właściciel wodospadu Gullfoss w 1907 podpisał umowę, na mocy której miała na tym terenie powstać tama. W efekcie tych działań Gullfoss zostałby zatopiony. Córka właściciela, Sigridur Thomas Dottir, choć niewykształcona, zebrała środki i kilkukrotnie podróżowała do stolicy państwa, by protestować przeciwko tej budowie. Ponoć niektóre z tych ponad 100-kilometrowych podróży pokonała sama pieszo. Ostatecznie osiągnęła swój cel, a Gullfoss został sprzedany islandzkiemu państwu. Od 1979 jest atrakcją turystyczną. Thomas Dottir uważa się za pierwszą ekologiczną aktywistkę Islandii. Obok wodospadu znajduje się upamiętniająca ją tablica.
Numer 6. Wzgórze świątynne w Jerozolimie. To właśnie tam znajdowała się słynna świątynia jerozolimska, jedyna świątynia judaizmu, gdzie przechowywana była Arka Przymierza. W niej również działo się wiele wydarzeń, które znamy z Biblii. Podobno to tam Abraham miał złożyć w ofierze swojego syna Izaaka i to stamtąd Jezus przepędził kupców. Świątynia jerozolimska była burzona lub rozbierana trzykrotnie, ostatni raz przez Rzymian w 70 roku po nieudanym powstaniu Żydów. Został po niej tylko jeden mur, znany szerzej jako Ściana Płaczu, która od XVI wieku jest świętym miejscem judaizmu. Ale wzgórze świątynne to miejsce ważne nie tylko dla wyznawców tej religii. Abraham jest również prorokiem islamu, przez muzułmanów zwany Ibrahimem. Do poświęcenia Izaaka, lub jak sądzą niektórzy Izmaela, miało dojść w miejscu, w którym obecnie stoi kopuła na skale, czyli islamskie sanktuarium. Na wzgórzu znajduje się również meczet Al-Aqsa, gdzie mieściła się swego czasu siedziba templariuszy. Numer 5. Big Ben. Symbol Londynu, wieża Pałacu Westminsterskiego, zwyczajowo zwana jest Big Benem, choć tak naprawdę określenie to nie dotyczy ani zegaru, ani wieży, a dzwonu umieszczonego w jej środku. Oficjalna nazwa wieży to Elizabeth Tower. Obiekt ten, podobnie jak wieża w Pizie, przychyla się. W tym przypadku pod kątem 26 stopnia, co oznacza, jak informuje Metro, że czubek wieży jest odchylony od pionu prawie pół metra. Za przyczynę tego zjawiska inżynierowie wskazują stopniowe zapadanie się wieży wybudowanej w 1859. Osłabieniu terenu sprzyjają lata prac budowlanych w okolicy, co osłabiło jej fundamenty. Na szczęście tempo odchylania nie jest zabójcze. Big Benowi do stopnia odchylenia kuzynki w Pizie brakuje jeszcze 4000 lat. Warto również wspomnieć, że w wieży zegarowej znajduje się więzienie, a właściwie cela przeznaczona dla niegrzecznych parlamentarzystów. Po raz ostatni skorzystano z niej w 1880, potem gdy członek parlamentu, ateista Charles Bradlaugh, odmówił złożenia przysięgi na Biblię. Wypuszczono go po jednej nocy. Numer 4. Piramidy w Gizie. Wielka piramida, szerzej znana jako piramida Cheopsa, wchodząca w skład zespołu piramid w Gizie, ze swoją wysokością 147 metrów przez ponad 3800 lat, była najwyższym budynkiem świata. Zdeklasowała ją dopiero wieża Eiffla, wybudowana pod koniec XIX wieku. Wrażenie potęgi piramid zwiększa fakt, że były bardziej starożytne dla starożytnych Rzymian niż czasy rzymskie dla nas. Warto również wspomnieć, że wybudowane 2,5 tysiąca lat temu przed naszą erą piramidy oryginalnie były białe. Do ich budowy użyto białego wapienia, polerowanego później na błysk. Kwestię tę opisuje historyczka Bethany Hughes w oparciu o dziennik pracownika budowy piramidy imieniem Merer. Liczący 4,5 tysiąca lat pamiętnik został spisany hieroglifami na papirusie. Numer 3. Hagia Sofia. Kościół, meczet czy muzeum? Burzliwe dzieje były i wciąż są udziałem znajdującego się w Stambule budynku Hagia Sofia, co oznacza Kościół Mądrości Bożej. Powstał on w IV wieku jako chrześcijańska świątynia i kilkakrotnie ulegał zniszczeniom, m.in. w wyniku pożarów i trzęsień ziemi. Po zdobyciu Konstantynopola przez Imperium Osmańskie w 1453 przekształcono go w meczet, a po rozpadzie imperium, po I wojnie światowej, stał się muzeum. Kemal Atatürk, ojciec współczesnej Turcji i jej pierwszy prezydent, budując nową republikę, próbował ją przybliżyć do kultury zachodniej i zakazał wielu tradycyjnych muzułmańskich zwyczajów, dlatego też Hagia Sofia została sekularyzowana. Na tym jednak historia się nie kończy. W 2020 turecki prezydent Erdogan doprowadził do unieważnienia dekretu z 1934 i Hagia Sofia na powrót stała się meczetem. Numer 2. Pałac Kultury. Choć Pałac Kultury to drapacz chmur przywodzący na myśl podobne budowle ze Związku Radzieckiego czy stare amerykańskie wieżowce, nie brakuje w nim nawiązań do tradycji architektonicznych obecnych na ziemiach polskich. Jak informuje autorka bloga Hanka Warszawianka, architekci pałacu przed przystąpieniem do prac projektowych przez 2 tygodnie jeździli po Polsce i odwiedzali takie miejsca jak Kazimierz Dolny, Płock, Toruń, Puławy czy Kraków w celu poszukiwania inspiracji. I tak oto pojedyncza strzelista wieża Pałacu Kultury może być nawiązaniem do zwyczajowej formy polskiego ratusza, którą możemy znać z Chełma czy Zamościa, a falujące attyki, czyli zdobienia dachu, to nawiązania do krakowskich sukiennic. Dodajmy jeszcze coś mniej pozytywnego. W trakcie budowy pałacu zginęło aż 16 robotników. To jednak nie wszystko. Żeby zrobić mu miejsce, zburzono aż 170 kamienic. Mieszkańców przeniesiono na Muranów,
trójka właścicieli, która nie chciała się zgodzić na przeprowadzkę, popełniła samobójstwo. Numer 1. Statua Wolności. Statua Wolności, jeden z symboli i największych atrakcji turystycznych Nowego Jorku, z początku miał stanąć w mieście Port Said w Egipcie, na początku kanału Sueskiego. Dzieło, które obecnie możemy podziwiać w Stanach, to nieco odświeżony, odrzucony projekt statuły Egipt niosący światło Azji. Francuski rzeźbiarz Frédéric Bartholdi, zainspirowany m.in. jednym z siedmiu cudów świata, Kolosem Rodyjskim, zaprojektował gigantyczną, neoklasycystyczną rzeźbę, która miała stanąć u wrót kanału Sueskiego. Jej koszt był jednak zbyt wielki i ówczesny władca Egiptu zdecydował się na tańszą w realizacji latarnię morską. Na szczęście projekt Bartholdiego nie zmarnował się i stanął w Nowym Jorku. Znacie jeszcze jakieś inne ciekawe fakty o znanych zabytkach? Dajcie znać w komentarzach. Poza tym sprawdźcie poprzednie materiały i widzimy się wkrótce. Piona.